Cześć wszystkim, tu Julka, witam Was na moim kanale i zapraszam na nowy film. Dzisiaj mam dla Was drugą część otwierania Snapchatów od widzów. Mam nadzieję, że się cieszycie. Mi ostatni film sprawił wiele radości, takiego ciepła dał mi, a więc stwierdziłam, że nagrywam kolejny. Z góry przepraszam Was za jakieś dźwięki typu karetka, policja, motory, samochody, krzyczący ludzie i wszystko inne, dlatego że wszystkie okna w mieszkaniu są pootwierane. Jest zdecydowanie za gorąco, aby je zamknąć. Ja nawet nie mam grama makijażu, oprócz tuszu do rzęs, dlatego że jest po prostu za ciepło i się nie da. A więc zabieramy się za Snapchaty. Julka, kocham Cię, pozdrawiam. Ale nie zasłaniajcie sobie ręką twarz, to ta nowa moda na Tumblr Girl, czy jakoś tak. Jestem w temacie, więc wiem, o co chodzi. Ja Ciebie też serdecznie pozdrawiam. Werka, czy lecisz gdzieś na wakacje? Więc na razie byłam w domu i zaczynam potem wakacje od 1 do 7 sierpnia, ale również jestem w domu, dlatego że po prostu pozdrawiam serdecznie Ciebie i Aleksa. A, Ty masz więcej snapów, przepraszam, poczekaj. Moim największym marzeniem jest to, abyś otworzyła mojego snapa. O! Ponieważ jesteś najlepszą youtuberką na tej ziemi, uwielbiam Twoje filmy, zawsze umiesz wesprzeć ludzi, nawet przez filmik. Dziękuję! Ja to będę płakać, zobaczycie. Więc jeśli chodzi o wakacje, to teraz byłam na wakacjach, ale nigdzie nie poleciałam, dlatego że mój brat był u mnie. Potem nie ma żłobka, więc jestem na wakacjach po to, żeby zostać z Aleksem. A pod koniec sierpnia lecę na wakacje, znaczy jadę w sumie. Jestem tak szczęśliwa z tego powodu. Na pewno Wam powiem, gdzie jedziemy. Jestem po prostu mega szczęśliwa. To będzie najlepsze 6 dni po prostu w całym roku. Jestem mega szczęśliwa z powodu tych wakacji. Naprawdę. Jak sama myśl na temat tych wakacji sprawia, że robi mi się ciepło. Też ciepło mi się robi, nie dlatego, że jest 30 stopni na zewnątrz. Dobra, lecimy dalej. Misiu, jesteś najlepsza. Dzięki! Nie ominęłam żadnego filmu z Tobą. Twoja ulubiona animacja, nie wiem jak to się nazywa, bo mój piesek. Co lepsze, YouTube czy Instagram? A to jest ciężkie, wiecie? Odeślesz coś. Wiesz co, jakbym Cię znalazła, to Ci odeślę. A nie no, widzicie, strasznie jest ciężko Wam odesłać Snapchata. Dlatego, o, pozdrawiam serdecznie najlepszą Julę Madzia. Chciałabym Wam odesłać Snapchata, naprawdę. Czy, o, uda mi się. O. Dobra, odsyłam. A, udało się odesłać Snapchata. Będę próbować Wam odsyłać Snapchaty, jakiekolwiek, ale będę próbować, tylko że to nie jest już takie proste. Czy będąc nastolatką uprawiałaś jakiś sport? Ja lubiłam biegać, bardzo lubiłam biegać i często biegałam. Nienawidziłam siatkówki, byłam zawsze najgorsza w siatkówkę, byłam tragiczna, nigdy nie potrafiłam grać w siatkówkę, ale uwielbiałam za to biegać i byłam nawet niezła. Lubiłam długie dystanse, najczęściej biegałam na 800. Jesteś najlepszą youtuberką ever. Wszyscy dostaną takie same selfie. Dzięki. O, tak miło, że od co mogę Wam odesłać snapa. Sexy Bobby. Julia, mieszkam w Paryżu i marzę się z Tobą spotkać. Zapraszam na kawkę. Ale fajnie, to odsyłanie snapów jest chyba jeszcze lepsze. Lecimy dalej, kogo tutaj mamy? Pozdrawiam Cię, udanego dnia. No i już Cię zgubiłam. Przepraszam, nie udało mi się odesłać wszystkim. Paula. Kocham Twoje filmiki. Dzięki! Ja tutaj kontroluję z boku, czy mi się wszystko ładnie nagrywa. Misia. Pozdrawiam Ciebie i chłopaków. Ale fajny kot! Szkoda, że nie pokażesz swojego chłopaka. No, szkoda. Lecimy dalej. Natalia Isis. Mokra kula. Jak mogłabyś, to w jakim miejscu na świecie byś zamieszkała? Ja mówiłam o tym często, że w Kanadzie. Kręcisz włosy, czy masz naturalnie kręcone? Jeśli chodzi o historię moich włosów, to jak widzicie, one żyją swoim życiem i po prostu ja nie ingeruję w to. Nie ingeruję w to, tak? One żyją swoim życiem, ale ja nic z włosami nie robię, ani ich nie kręcę, ani ich nie prostuję. Teraz miałam po prostu koka na noc i wyszło mi takie coś. Ale ja lubię takie, widzicie, artystyczne niełady. Pozdrawiam Maxa, Aleksa i Ciebie. Pozdrawiamy! Ile jest u Ciebie stopni? Zaraz zobaczymy. U nas jest 23 niby, ale czuję jakby było 150 miliardów. Co tu dalej jest? Miśka. Dlaczego tak rzadko pokazujesz Aleksa?
No właśnie, taka była moja decyzja. Zdecydowałam się, żeby pokazywać Aleksa troszkę mniej. Aleksio też teraz jest cały dzień w żłobku, słuchajcie, do 16 i to dla jego dobra. W sumie tylko i ze względu dla jego dobra, nie ze względu na nawet na prawo czy na jakiś podział, tylko dla jego dobra. Jak potem będzie chciał się pokazać więcej czy coś, ja go pokazuję, jasne, że go pokazuję, dodaję jego zdjęcia, ale chciałam zminimalizować to do takiego minimum, tylko i ze względu na jego, na nie, dla niego, dla jego dobra. Nie wiem, mam wrażenie, że tak jest odpowiednio i taką decyzję podjęłam. Pozdrawiam, Olivia. Pozdrawiam. A, będę mistrzynią selfie dzisiaj. Wyretuszujemy sobie twarz. Dodamy sobie serduszka. Nie, źle wyglądam w tym filtrze. Ten już jest lepszy. Nie sądzicie? Tak będzie. Chcesz mieć jeszcze dzieci? Kocham cię. Tak, chcę mieć dzieci. Ja chcę mieć jeszcze dwójkę dzieci. Na pewno. Bardzo. Opisz, jakby miał wyglądać twój ślub? Nie opiszę. Myślę, że to jest coś takiego personalnego i coś takiego do dogadania z drugą połówką, że potem jak ludzie zobaczą już, jak on wyglądał, to tak, ale opisywać przed w ogóle zaplanowaniem jakiegokolwiek ślubu, przed znalezieniem tej odpowiedniej osoby, rozumiecie, o co chodzi, to moim zdaniem nie powinno się. Takie rzeczy zostawiamy dla siebie, takie, wiecie, marzenia trochę. Ale ja mam jakąś już tam wizję, mam wizję i wiem, jak chciałabym, aby to wyglądało, ale na pewno nie powiem przed tym, jak będę miała datę swojego ślubu kiedyś. Lecimy dalej. Miłego dnia. Tobie również. Tak się pilnuje rodzeństwa. Powodzenia. Nie dzwońcie do mnie, bo ja nie dam rady teraz odebrać. Cześć Julka, jestem Weronika. Cześć, jestem Julka. Buziaczki dla ciebie, Aleksa i Maxa. Pozdrawiam ciebie i wszystkich twoich widzów. Pozdrawiamy. I już nie wiem, gdzie jesteś. Kocham cię, jesteś najlepsza. Sprawia, że częściej się śmieję, kiedy mam zły dzień, to włączam twoje snapy. Od razu poprawia mi się humor, a no i masz super synka. Kocham was, pozdrawiam. Dziękujemy i pozdrawiamy. Teraz będę psem. Cicho, chcę być psem. Byłam psem. Dobra, lecimy dalej. Pozdrowienia ze słonecznej Polski. Kiedy Aleks ma urodziny? 19 lutego. W jakim mieście we Francji mieszkasz? Mieszkam pod Paryżem w departamencie 94. Pozdrawiam. Jaki jest twój ulubiony efekt na snapie? Chyba pies, tak jak wszystkich. Lubiłam jeszcze tą świnkę, ale już nie wiem nawet, czy ona jest. Dalej. Kiedy mama od samego rana na ciebie krzyczy bez powodu? Ha, słuchaj, miałam tak samo. Naprawdę. Wszyscy tak mają. Po prostu trzeba zrozumieć, że mama też ma prawo mieć zły dzień i też ma prawo być zmęczona, a po prostu jak jesteśmy pod ręką, to tak się zdarza. Nie przejmuj się. Jesteś najpiękniejszą osobą. Dzięki. Kurde, teraz odlecę tutaj. Tak urosnę w piórka, że odlecę. Piękna bluzka, skąd kupiłam ją, kiedy... Chyba chodzi o tą, co nie? Tak się daje. Dobra, nieważne. Więc tą bluzkę kupiłam kiedyś na eBayu. Wygląda ona tak. Jest taka krótka. Jest z eBaya za jakieś 3 dolary. Może 4 dolary. Kiedyś kupowałam, za 4 lata temu ją kupiłam i mam ją na sobie drugi raz w życiu. Pozdrowienia z Olne Subła. A, super. No to niedaleko. W sumie bardzo blisko. Pozdrawiam. Mam nadzieję, że zdążyłam. No zdążyłaś, ale nie zadałaś żadnego pytania. Fajny pies. Cześć, Julia. O, jakie ładne. Pozdrawiam mocno i życzę udanych wakacji, Madzia. Werka. Bardzo dziękuję za otworzenie moich snapów. A, już otwierałam twoje snapy, no widzicie? Ja nie jestem w stanie skontrolować tego, co ja tu otwieram. Buziaki. Lecimy dalej. Pozdrawiam. Ja też. O, widzicie, już jest 25 stopni. Przed chwilą było 23. Nikt za tym nie zadąży. Hej! Hejka naklejka! Jula, zazdro pogody, u mnie dzisiaj zimno. Fajną masz kurtkę, wiesz? Pozdrowienia z Białego Stoku. Miłego dnia! Ja jestem fanką emotikonek. Maja. Ten rower jest przypięty łańcuchem. Okej. Okej. Okej, nieważne. Pozdrowionka. Pozdrowisz?
Pozdrawiam. O, zaraz mi się komputer rozładuje, muszę podnieść tyłek. Jakie miałaś telefony? Więc słuchajcie, ja miałam bardzo dużo telefonów, dlatego że ja byłam mistrzem w gubieniu telefonów i zgubiłam kiedyś Sony Ericssona z klapką, potem się jakiś zepsuł, potem jakiś się utopił i z reguły sporo było tych telefonów. A na pewno czterema ostatnimi to miałam cztery iPhone'y. Miałam iPhone'a 3G, potem miałam 4, potem miałam 5 i teraz mam 6S. A więc ostatnie takie 4 w ciągu 6 lat to były właśnie iPhone'y. I tak się przyzwyczaiłam do tych telefonów, że nie potrafiłam ich zmienić. Niestety tak to jest. Ewa. Axel pozdrawia. Pozdrawiamy. Paluszek złamany puls, jestem chora, gorzej być nie może. Uwierz mi, że może. Tak trzeba myśleć. Pozdrawiam. Ja Ciebie też pozdrawiam. Dziękuję za snapa. Jesteś najlepszą mamą i youtuberką na świecie. Pozdrawiam. Dziękuję. Uwielbiam Cię, Julcia. Planujesz przyjazd do Polski? O, teraz wszyscy wyjechali do Polski i tak mi było przykro, że ja nie mogę jechać, że sobie nie wyobraźcie. Nie mogłam jechać tylko ze względu na to, że Alex nie ma dokumentów, nie dlatego, że nie mam wolnego czy cokolwiek, tylko ze względu na dokumenty. A więc uwierzcie, że było mi naprawdę, naprawdę przykro, bardzo chciałam jechać do Polski. Ale jak tylko będę jechać do Polski, na pewno Was o tym poinformuję i na pewno się spotkamy, to jest pewne. Wolisz spędzać wakacje w domu czy poza domem? Pozdrawiam Ciebie i Aleksa z Jeziorka, ale Ci teraz zazdroszczę, więc jasne, że wolę spędzać wakacje poza domem. Ja z reguły za dzieciaka było ciepło, spędzaliśmy wakacje cały czas na rowerach nad jeziorami, jeździliśmy nosem nad jezioro, na basenach, wszędzie, wszędzie, w ogóle nie spędzałam wakacji w domu i ja w ogóle wolę wychodzić niż siedzieć w domu. Czasami mam takie dni, że rzeczywiście chcę posiedzieć w domu, ale jest to dosyć rzadko, raczej wolę wychodzić. Namiot. Fajny namiot. Nie ma tak wstać o 12. Dobra kochani, przez 16 minut otwierałam Wasze snapchaty i ten odcinek na tym się skończy. Jeśli chcecie zobaczyć dalsze snapchaty, to zapraszam Was do kolejnego odcinka, który pojawi się za kilka dni. Stwierdziłam, że już nie będę stąd ruszać, snapchat jest włączony, wszystko się nagrywa i ja po prostu zrobię dwa odcinki z Waszymi snapchatami. Jest tego snapchatu za dużo, a chciałabym otworzyć jeszcze więcej. Mam nadzieję, że się cieszycie, a więc ja teraz się z Wami żegnam i zabieram się za kręcenie odcinka trzeciego z Waszymi snapchatami, a więc widzimy się za kilka dni w snapchatach. Pa! Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, jeśli Wam się podobało i subskrybujemy. Cześć!